Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem. Dzisiaj przygotujemy granolę z pastą z orzechów ziemnych. Powiem Wam, że strasznie się jaram tą serią, bo nauczyłem się przez ostatnie odcinki dużo ciekawych rzeczy. Coraz więcej gotuję, coraz więcej eksperymentuję, także próbuj również i Ty, bo naprawdę warto eksperymentować w kuchni. A wracając do dzisiejszego przepisu, bazą są płatki owsiane. Tutaj mamy 240 gram płatków owsianych. To jest taka wersja na 3-4 porcje. Nakładamy sobie do miseczki. Kolejnym składnikiem jest około 100 gram orzechów. Użyj te, które masz w domu. Ja miałem tutaj płatki migdałowe, troszeczkę surowych orzechów ziemnych i jeszcze mi została resztka orzechów laskowych. Dokładamy sobie tutaj do naszej miseczki. To będzie baza do naszej granoli. Do tego użyjemy takiej zalewy. Ta zalewa będzie składać się z 60 gram naszej pasty z orzechów ziemnych, 70 gram mów miodu. Do tego dodamy troszeczkę oleju kokosowego, cynamonu, soli i to będzie drugi składnik naszej granoli. A na koniec dodamy moje i Wasze ulubione dropsy czekoladowe i troszeczkę kokosa suszonego. Także zaczynamy. Do przygotowania naszej zalewy potrzebujemy mały rondelek. Tutaj nam się delikatnie już to grzeje. Użyjemy troszeczkę oleju kokosowego extra virgin. Takie 3 łyżki były w przepisie. To będą 2. I jeszcze 1. Olej nam się delikatnie już rozpuszcza. Za chwileczkę dodamy do niego pastę z orzechów ziemnych. Jak to w granoli, chyba w każdej jest miód, albo powinien przynajmniej być miód. I szczypta soli himalajskiej. Ok, zmniejszamy ogień, żeby nam się to nie zagotowało. Za chwileczkę wszystko się fajnie wymiesza, rozpuści i będziemy dodawać do naszej granoli. Nasza zalewa już jest gotowa. Teraz ją dodamy do reszty suchych składników. A tym, którzy nas oglądają po raz pierwszy, przypomnę, o co chodzi w naszej serii. Jest to seria Tego jeszcze nie jadłem. Przygotowuję w niej przepisy po raz pierwszy. Są to przepisy, których nigdy wcześniej nie robiłem. A to wszystko po to, żeby zainteresować Was gotowaniem w kuchni i pokazać Wam, że gotowanie wcale nie jest trudne i że każdy może gotować. To nic trudnego. Ok, mieszamy składniki. Ale ładnie pachnie, kurczę. Nie wiem, czy jest ktoś na świecie, kto nie lubi zapachu pasty z orzechów ziemnych, ale ja uwielbiam. Ok, granola wygląda na wymieszaną. W międzyczasie nam się grzeje piekarnik. W przepisie było 160 stopni. Podejrzewam, że to jest specjalnie taka troszeczkę niższa temperatura, żeby granola nam się nie przypaliła. Najpierw będziemy to około 25 minut piec. Na koniec damy troszeczkę kokoska, żeby nam się nie przypalił za bardzo, a dropsy czekoladowe damy dopiero na sam koniec do już granoli, która nam wystygnie. Ok, wygląda na wymieszaną. Teraz przygotuję taką cienką warstwę na papierze do pieczenia. Kurczę, jakbym wiedział, że przygotowanie granoli jest takie proste, zrobiłbym ją 5 lat wcześniej. Taką jak najcieńszą warstwę uformować, żeby nam się ona fajnie przypiekła. Jest gotowe. Do piekarnika na 25 minut, a w międzyczasie w połowie czasu sobie obrócimy. Pachnie niesamowicie w całym domu. 20 minut pieczenia za nami. Granola już jest praktycznie... Jeszcze jest troszeczkę sucha, znaczy mokra, delikatnie sprawdzałem, ale jeszcze dodatkowe 10 minut i... Będzie. Dajemy kokoska dosłownie troszeczkę, żeby nam się nie przypalił. Na koniec jeszcze ja to wymieszam i jeszcze jest delikatnie mokra, ale podejrzewam, że góra 10 minut
i będzie ok. Granola nam wystygła, powiem Wam, że próbowałem ją w międzyczasie, jest niesamowita. Dodamy teraz troszeczkę dropsów czekoladowych, tak na oko. Ja je bardzo lubię, więc dam może troszeczkę za dużo, ale jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Musicie spróbować tej granoli. Przepis jest błyskawiczny, dosłownie 3 minutki przygotowania, potem 25-30 minut pieczenia i gotowe. Macie rewelacyjną bazę do domowego śniadania. Potem wystarczy to schować sobie do słoiczka i mamy gotowe śniadanie na kolejny dzień. Wystarczy tylko zmieszać z ulubionym mlekiem roślinnym, z wodą, czy z czym lubicie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, dawajcie łapki w górę, będą kolejne filmiki nasze Wam się pokazywać, będziecie na bieżąco, a najlepiej to subskrybować kanał, ponieważ nagrywamy 2 razy w tygodniu, w każdy poniedziałek i środę nowy film na naszym kanale. Dzięki, że oglądaliście, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!